Z Andrzejem Poczobutem, dziennikarzem i działaczem Związku Polaków na Białorusi spotkaliśmy się w 2010 roku, gdy przyjechał na zaproszenie proboszcza białej pod Chojnowem, świętej pamięci księdza Krzysztofa Bojki i mieszkańców tej wsi. Organizowano tam wówczas festiwal kresowiana, który poświęcony był tym dawnym kresom wschodnim, które weszły w granice obecnej Białorusi. Andrzej Poczobut już wtedy borykał się z wieloma problemami ze względu na swoją działalność, ale nie dochodziło wtedy jeszcze do aresztowań. Wiadomo, że Białoruś nie jest zwykłym krajem. To jest kraj, gdzie rządzi reżim autorytarny i ta pamięć i solidarność, rozumienie tego, że tam zostali rodacy i to, żeby ta więź ona, ona, ona została, że, żeby, żeby pamiętać po prostu o tym, że, że są Polacy, żeby wywierać presję na polityków, żeby by, by byli bardziej aktywni. Ja myślę, ja myślę, że to właśnie temu też będzie służyła ta impreza, bo jak się nagłaśnie ten problem, problem istnienia Polaków poza granicami kraju nagłośnić się problemy, z którymi borykamy się, to niewątpliwie ma właśnie taki wydźwięk. Właśnie temu służyło zaproszenie Andrzeja Poczobuta na akresowianę w Białej. Poza dziennikarzem przyjechali tam Polacy z Białorusi tworzący zespoły folklorystyczne. Pierwsze aresztowanie Andrzeja Poczobuta przez białoruski reżim nastąpiły już pół roku po naszym spotkaniu w Białej. Kolejne miały miejsce w 2012 roku, ale sprawa karna została wówczas umorzona. W marcu 2021 roku dziennikarz został znowu aresztowany, a postępowanie przeciwko niemu zakończyło się właśnie wczoraj wyrokiem 8 lat więzienia. Cały demokratyczny świat protestuje wobec tego haniebnego wyroku i staje w obronie Andrzeja Poczobuta. Nasza pamięć o tym, że za wschodnią granicą mieszkają też Polacy, których to tak naprawdę Polska opuściła po II wojnie światowej, bo oni nigdy nie opuszczali kraju, jest bardzo im tam potrzebna. Ważne są wszelkie wyrazy tej pamięci i upominanie się o naszych rodaków represjonowanych przez Łukaszenkowski reżim.